Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym wyjątkowym dniu chciałbym przedstawić Państwu film z kategorii komedia romantyczna, kino akcji z lekką nutką erotyzmu w krzywym zwierciadle. Będzie to oczywiście historia Elżuni i Kazika. Ela, piękna młoda kobieta, o której względy zabiegał cały Goleniów. Marzyła, żeby w końcu znaleźć tego jednego, jedynego rycerza na białym rumaku, który skradnie jej serce. Kazik, przystojny młody mężczyzna, czekający na miłość swojego życia, oddał się sportowi, aby utrzymać swoją niewinność, ponieważ pochodził z dobrego domu. Jak widać zresztą po jego spojrzeniu. Nie była to miłość, jak przeminęło z wiatrem. Ela miała duży biust, a Kaziu miał maszynę do pisania. Poznali się w Superfosfacie i tam też doszło do pierwszych sprzeczek. Kaziu nie wiedział jeszcze wtedy, że po raz ostatni w życiu jest w stanie wykłócić się z Elą. Kto by pomyślał, że cała ta historia zacznie się od zwykłej maszyny do pisania? Kaziu i tak nie umiał na niej pisać, ale uznał, że skoro w ten sposób jest w stanie zwrócić na siebie uwagę Eli, to będzie ciągnął ten konflikt tak długo, aż wpadnie w jego sidła miłości. I tak też się stało. Miłość kwitła. Dwoje młodych kochanków spędzało ze sobą każdą chwilę i cieszyli się swoim towarzystwem. Aż w końcu stało się to, co wszystkim młodym ludziom, którzy nie wiedzą, co robić z nadmiarem pieniędzy. Równo 40 lat temu pobrali się. Nowożeńcy wręcz tryskali miłością w każdym kierunku, a szczególnie w jednym. Dlatego też po dość niedługim czasie urodził się ich pierworodny Tomiś. Z upływem lat Tomiś zażyczył sobie braciszka, ostrzegając, iż jeżeli będzie to siostra, to ją zabije. Młodzi rodzice nie chcieli ryzykować i po kilku latach urodził się Grzeniu. Zadowolony Tomiś obiecał opiekować się młodszym braciszkiem i pomagać w wychowaniu wyjątkowo spokojne maleństwo. Jedną z wychowawczych metod Tomusia było na przykład namówienie młodszego braciszka na wsadzenie nogi w rój pszczół. Biedny Grześ. Ale prawdziwe problemy zaczęły się dopiero, jak młode wilki zaczęły dorastać. Tomiś, znany do dziś z ciętego języka, miewał bolesne riposty. A Grzeniu, ciekawy życia, chciał spróbować wszystkiego, co tema mu do zaoferowania. Dosłownie wszystkiego. Ale pomijając wszystkie przeszkody, zawsze trzymali się ze sobą, tworząc niezniszczalny klan porządnych obywateli rodu Rydzewskich. Mali chłopcy stali się mężczyznami. Poznali kobiety swojego życia, które pokochali z całego serca i pozakładali rodziny. Lecz rodzina nie była jeszcze do końca pełna. Z wieńczeniem ciężkiej pracy i podróży przez życie Eli i Kazika stały się oczywiście ich wnuczęta, które pokochali ze wzajemnością. To dzięki Wam jesteśmy, jacy jesteśmy. I mam nadzieję, że mimo wszystkich przeszkód, które stawia przed nami życie, każdy z nas tu zgromadzonych będzie kiedyś obchodził 40-lecie tak jak Wy,
bo zdajemy sobie sprawę, jakim wyzwaniem jest taki staż. Kochamy Was, wiecznie młodzi nowożeńcy. I na zakończenie tej opowieści zaśpiewa dla Was zespół o nazwie Wasze Dziedzictwo. 100%. 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 100%